Po nas choćby kosmos to najnowsza premiera w Wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego. Spektakl reżyseruje Paweł Świątek. Co zobaczą widzowie już w najbliższy piątek? Spektakl powstał na podstawie tekstu niemieckiej dramatopisarki, eseistki i frejtonistki. To opowieść o pokoleniu, które rozpoczyna dorosłe życie, o fantazji na temat rzeczywistości ery cyfrowej. O tym, że wyprawa na Marsa po lepszy świat nigdy nie będzie miała miejsca, jeśli pozostanie w sferze planów. O wielkich czynach i kulcie niedojrzałości, o współczesnych 30-latkach i ich spojrzeniu na świat. Spektakl Po nas choćby kosmos z Bileberg jest opowieścią o pokoleniu milenialsów i o pewnej niedojrzałości do zmiany świata, o wielkich marzeniach i o wielkich marzeniach i wielkich nieumiejętnościach do zmiany obecnego stanu rzeczy i tego, jaki ma to wpływ na populizm, na tworzenie się świata totalitarnego, na bezradność wobec walki z tym światem. Spektakl reżyseruje Paweł Świątek, który tłumaczy nam, dlaczego w spektaklu pojawiają się ludowe motywy. Ludowe piosenki, przyśpiewki zaśpiewają też aktorzy. Stroje ludowe, które tutaj widzimy, to jest jakiś taki nasz uśmiech czy spojrzenie w kierunku, jakby to powiedzieć, nacjonalizmu, który takiego nacjonalizmu, który my przyjmujemy jako coś pięknego, jako coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka niegroźne, a kryje w sobie różnego rodzaju szowinistyczne demony. I tak w ten sposób bym powiedział. No, kultura ludowa jest bardzo szowinistyczna. Nic tu więcej nie rozwinę, tak po prostu jest. Jeżeli słuchamy przyśpiewek ludowych i różnego rodzaju tego, w jaki sposób są prezentowane kobiety jako dziewczynki, jako osoby niedojrzałe, jako osoby, które zawsze za tym jasiem ganiają i są gotowe na stosunek płciowy w każdym momencie, no to jest część też zapisane w tej kulturze ludowej, a jest zaprezentowane jako coś pięknego, jako coś, co jest pewną laurką, coś, czym się także chwalimy. I my tutaj nie krytykujemy, broń Boże, kultury ludowej jako takiej, tylko pokazujemy, że właśnie gdyby nasz rząd wysyłał rakietę w kosmos, to prawdopodobnie właśnie tym by się chwalił jako czymś bardzo polskim. Premiera spektaklu już w najbliższy piątek, 16 listopada, o godzinie 19 w ramach projektu Z ogniem w głowie 3. Ciemnowłosym i brodaczom i niezarezerwowanym leżakom na naszych plażach nad Morzem Bałtyckim. Napisałyśmy wiele planów dla tego nowego świata, ale nie wiem, w którym kartonie są te plany. Gemma, masz? Straciłyśmy ją. Poszła już w swoje ćwiczenia kulturystyczne. Ja mam.